W środę w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja Polskie leśnictwo a ochrona przyrody 100 lat funkcjonowania państwowego gospodarstwa leśnego lasy państwowe. Wydarzenie odbywa się pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Ceremoniał Leśny, hymn Lasów Państwowych, mundur i koredas to cztery symbole tradycji, tożsamości i współpracy polskich leśników. Leśników, którzy każdego dnia troszczą się o przyrodę naszego kraju. Lasy Państwowe mają szczególny wkład w utrzymanie różnorodności biologicznej i walkę ze zmianami klimatu. Są źródłem surowca dla przemysłu drzewnego i meblarskiego. Wkład Polskiego Leśnictwa w ochronę przyrody ma pokazać konferencja związana z obchodami stulecia Lasów Państwowych, która odbędzie się w środę w Pałacu Prezydenckim. Prelegenci będą mówić między innymi o zmianach klimatu i ich wpływie na lasy, wyzwaniach w związku z europejskim zielonym ładem czy działaniach na rzecz ochrony przyrody. Dzięki pracy leśników w polskich lasach zachowało się wiele zagrożonych gatunków, jak żubry czy cietry.